Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam podziękować, bo film My Little Pony, moje teorie przyjął się bardzo fajnie i cieszy mnie to. A dzisiaj poruszymy sobie kolejny wątek. Wątek opalin Arkejny, więc przechodzimy. Będzie zarąbista, więc mamy tłumaczenie. To jest właśnie nasza zła antagonistka, opalina Arkejna. No to czytamy. Opalin to sanica kucyka Licorn i główna antagonistka serii My Little Pony Make Your Mark, która po raz pierwszy pojawiła się w godzinnym odcinku specjalnym rozdziału pierwszego. Jest samozwańczą królową Alicorn, która pragnie przejąć całą magię Equestrii i rządzić wszystkimi kucykami, wykorzystując swoją służącą Misty jako szpiega. No i oczywiście pachołka. A potem prawdopodobnie by ją kropnęła, bo po co jej jakiś tam kretyński kucyk, który nie umie niczego załatwić. Dobra, jedziemy dalej. Projekt. W przeciwieństwie do większości jednorostów i alikornów, róg opalin jest długi i zakrzywiony i ostry na końcu. Podobnie jak róg króla Sombry i Mistrain. Przedstawienie w Mercury Mark opalin po raz pierwszy pojawiła się w godzinnym odcinku specjalnym My Little Pony Mercury Mark, pojawiając się jako się krótko pod koniec obok swojej jednorożcowej służącej Misty. W odcinku Make Your Mark, rozdział drugi, Easy robi to. Opalin zaleca Misty szpiegowanie Main 5 w celu obserwacji ich nowo nabytej magii, aby w końcu magia mogła im ją odebrać i planuje. Znaleźć sposób, aby zajrzeć do wnętrza kryształowej jasności, Crystal Break House, kryształowej jasności. Od czasu do czasu szpieguje Sunny Starshout przez magiczne kompaktowe lustro. I też, inaczej mówiąc, komunikator ze Star Treka. No. Które Misty zastawiła jej w poprzednim odcinku w portret księżniczki. Zaleca Misty zwabienie Pip Petals i Zipstorm w pułapkę, a ich się pozbyć. W Ali komendy po tym, jak pułapka Misty z poprzedniego odcinka zawiodła opalin, udaje wewnętrzny głos Sunny, wywiera na nią presję poprzez magiczny pakt, który przejęła status Alicorna i wzbudziła szacunek i uwielbienie innych kucyków w miasteczka. Mieszanka. Cutie Mark Opalin używa swojej magii, aby stworzyć sztuczne stworzenie przypominające mysz i wysyła je, aby
wkradło się do kryształowej jasności. I znów używając angielskiego języka, Crystal Bright House. Czy Bright House? Cholera wie, jak to wymawiać. I znalazło źródło magii i harmonii kucyków. Ostatecznie odkrywając, że Mayfife przekazuje kryształy jasności, moc przez magiczną latarnię Sani. Ale powiem jeszcze, że poczytam dzisiaj dużo. W tradycyjnym sen jednorożca Opalin zaleca Misty infiltrację grupy Mayfife, aby mogła ukraść latarnię. W tym odcinku ujawniono także, jak Opalin po raz pierwszy doszła do władzy w epoce starożytnej Equestrii i że księżniczka Twilight Sparkle chroniła Equestię. To powinno być użyte zdanie chroniła, no tak, bo jej już nie ma, ale chroni Equestię dalej i magiczne pole. To, czego już nie będę czekać. Powstrzymując Opalin z daleka, w chów zrobiłeś to? Po tym, jak Misty nie udało się ukraść latarni Sunny, Opalin skupia się na Sparkim Sparkeronim i jego magicznym smoczym ogniu. W czym wiedziałeś tego? Widziałeś tego smoczka? Misty porywa smoka Sparkiego i zdobywa niewielką ilość smoczego ognia, który pochłania Opalin. W Rub Remondel, Top Remondel Opalin dowiaduje się o wiadomości pozostawionej przez Twilight Sparkle w kryształowej jasności i wyjawia również Misty, że nie może wchłonąć magii bezpośrednio z kryształów jasności, dopóki nie będzie w stanie dorównywać lub przewyższyć ich mocami. W Sunny Side Up Opalin karze Misty za kolejną porażkę, używając magii, przygwożdżając ją do podłogi w jej pokoju. Zastanawia się także nad swoją pozostałością, przeszłością z księżniczką Celestią i księżniczką Luną, twierdząc, że uważały się za lepsze od niej. Szuka smoczej skały, potężnego artefaktu, który może pomóc jej wyssać ogień smoczego Sparkiego w balu Mankin Strandite. Udaje się jej zdobyć smoczy kamień. Dobra, tam już odpuszczę sobie czytanie tych angielskich nazw, bo powiem szczerze, nie wychodzi mi to. W Missing the Mark Misty w końcu przeprowadza Sparkiego do Opalin, sezon 4, która zaczyna wysysać jego ogień z małego smoczka, kiedy ogarnięta poczuciem winy Misty próbuje dobrze. Czekaj, pogubiłem się. A nie ma, to jak kot jeszcze przyjdzie do was. Tak. A zadość uczynić za ten czyn. Porywając Mayfife do zamku Opalin, łapie ich, chwytając więc Misty pozornie przyprowadza do niej swoich wrogów. Po tym, jak skradziony smoczy ogień Sparkiego w końcu przywraca pełną magiczną moc Opalin, odkrywa, że Mayfife uciekły dzięki wysokim wysiłkom Misty bez jej wiedzy. W starciu, które następuje, Opalin zostaje pokonana przez Sunny, gdy
Magia uroczych znaczków jej przyjaciół dodaje jej energii po tym, jak jej wrogowie odeszli wraz ze Sparkiem. Opalin zdaje sobie sprawę, że inne smoki muszą być aktywne i planuje przejąć ich ogień, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją siłę. No to więc widzicie, na czym to polega. Ja już nawet nie będę tego czytał, powiem wam szczerze, bo mi się za bardzo nie chce, ale mniej więcej macie, ile tego jest. O Boże, jedyny, sporo. O ludzie, matko. Dobra, jeszcze wam to przeoram. Ale to zaraz. Powrócimy tutaj, do mnie. I tu mamy właśnie to słynne przedstawienie, gdzie jest Celestia, jest Luna i po środku jest Opalin. A tu mamy mapę Equestria, raczej kawałek, gdzie jest pokazane, gdzie Pegazy odlatują ze swoim klejnotem, ziemskie kucyki odlatują ze swoim klejnotem i jednorożce. Pegazy stworzyły zefirowe wzgórza, jednorożce stworzyły różkowo, a ziemskie stworzyły zatokę grzyw. Więc na tym to właśnie polega. Dobra, wracamy teraz do ten. Przedstawienie w Tel Jur Tele. Opalin pojawia się kilka razy jako drugoplanowa w animowanym serialu internetowym 2D YouTube. A, tego powiem wam nie będę czytał, bo ja już wiem, o co chodzi. Dobra, ale najważniejsze powiem wam szczerze, to przeczytaliśmy sobie. Więc wiecie, kim jest Opalin Arcana. To jest ta bohaterka. Więc widzicie, z kim tu mamy do czynienia. Będą po prostu niezłe cyrki siedziały, według mnie. Powiem wam szczerze. No. To jest Opalin Arcana. Nawet możemy sobie zdjęcia wyświetlić. O. Tak wygląda. I to jest właśnie ta scena końcowa w pierwszym rozdziale, gdy one już zaczynają coś planować. No. Szczerze i powiem wam szczerze, że właśnie może być różnie z tym, że mogą się cuda dosłownie niesamowite dziać w sezonie, w rozdziale szóstym. Ale to wiecie, to będzie w przyszłości. Okej, dzięki wam bardzo, trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam, Piorun.